Po raz kolejny w Jaworznie próbowano oszukać metodą na tak zwanego wnuczka. O sytuacji opowiada starszy aspirant Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Na szczęście mieszkańcy naszego miasta nie dali się nabrać na tą historię. Żaden z nich nie został oszukany, a dzięki ich informacji my jako policjanci mamy szerszy pogląd na tą sprawę. No i cały czas ją badamy wnikliwie i staramy się namierzyć tych sprawców. Funkcjonariusze policji po raz kolejny apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy ktoś, podając się za członka rodziny, będzie chciał pożyczyć od nas pieniądze. Prosimy, aby mieszkańcy naszego miasta nie bagatelizowali tego typu telefonów, tego typu sytuacji, żeby zgłaszali policjantom. Każda informacja jest dla nas cenna i z tego miejsca również przestrzegam wszystkich, aby kontaktować się ze swoimi bliskimi, potwierdzać takie informacje, wymieniać spostrzeżenia, żeby nie doszło w przyszłości do próby oszukania kogoś z naszych bliskich.